Siemano wam wszystkim, ludzie, z CSN Daftot, witam was w kolejnym odcinku Borderlandsów 1 razem z Belbarną. Hello, it's me, it's Barwna! Co ty miałeś taki kurde odstęp między, prawda, przywitaniem się, a moim, prawda, tutaj zatytułowaniem? Tylko ja nawet nie wiem jak to określić, to co nie zrobiłem. Wiem, czy miałam odstęp, ale miałam odstęp. Bo miałaś odstęp. Opóźniona reakcja miałam chyba. Odstęp. Taki postęp, tylko w drugą stronę. Ja pieciu. W ogóle nagrywamy to, kurde, od razu po sobie te dwa odcinki, bo kurde, jest godzinę, znaczy godzina. Nie wiem, która jest godzina, ale kurde, jest trzeba... Jest godzina. Jest data, kurde, 20 czerwca, czyli dzień, w którym wy zobaczyliście 20 odcinek, a kurde, jutro nie będzie można nagrać, bo nie będzie czasu na naganie, bo jutro z tym, jak wiecie. To jest w ogóle cute bardzo, że jakby taki jaki jest dzień, to taki jest numer odcinka. Tak. Ale bo jakbyśmy się wyrobili do końca miesiąca. Ale... Oj, będzie więcej odcinków. Dobra, robimy główny quest. No, też go. Mi się tak wydaje. Ale... Musimy iść z buta? Nie wiem. Tak, musimy iść z buta. No i co powiesz? Aha! Czekaj, bo zostałam po drugiej stronie. Nie wiem, co chciałam powiedzieć, bo mi się smutno zrobiło. O ty, coś się dzieje, jaka mi się zatrząsł, jak tu wszedliśmy, weszliśmy? Weszliśmy, ale mi się zawsze trzęsie, a teraz mi się nie zatrząsł, więc może się po prostu zamieniliśmy. Nie no, coś się trzęsie. Tak, czy znowu się zatrzęsło. Nie czujesz tego? Nie. No czołka się co jakiś czas. O, katastrofalna niekompetencja. Kopnął mojego psa. Sadgę. Najgorzej. I bawimy się w danego weeka. Oj, ty, tak, widzę myszkę. Wow, brawo ty. Brawo ja. Congratulations. Trzeba było zmienić lokację pewnie. Dobra, salt flats. Kurde. To salne pół. Salne co? Flaki. Słony? O, jakie flaki. Albo słoni płaskoziemcy. Aha. No fajnie. Albo słone deski. Hehe. Albo słone mieszkanie. Ej, idź ty w cholerę. To były słone żarty, bardzo słone. Ojojoj, muszę sobie minimapę naprawić. Co to było? Nie wiem. Ja tu co? Nie ma nic. To jest zajebiście niebezpiecznego. Nie wiem od kiedy płachta na dachu jest niebezpieczna. No ale... No słuchaj, można nią kogoś udusić, albo może spaść i cię przygnieść. Powiedziałem, że to powiesz. To było wręcz pewne. O ty, Baron Flint się odzywa. O, czekał na tą chwilę, pa. Rypaka. Jest w ogóle coś do wzięcia? Jest questik do wzięcia. Ej, panie, taka... chce nas zabić, bardzo fajnie, bardzo fajnie. No i nakarmić na mijaki to co latają. Wysoko, hen. Ale jak ty kuścika najpierw? Często mnie tak, że tam latają raki, nie? Jakby, you know. No. Mogę powiedzieć raki problem. Raki to w wodzie jest. Żyją. Co? No bo w środku jest quest, a droga jest zamknięta do środka. Nadgę. Rozumiesz? Nie da się wejść. Tak. A więc chyba trzeba to... Chyba bym kwestia tego wynagrał. Dobra, to ja laj do nich. Trochę mi nie idzie, ale staram się. Właśnie widzę. I my tracimy życie szybciej od nich. To co mi się nie podoba. Wiesz co? Ja wysiadam. To jest lepszy plan działania. Ten co wyszedł. To ja też wychodzę. O, i po jednego już zniszczyłem. A, bo trzeba wyciągnąć tak duży kaliber, a nie się... Głupie się przeładowanie. Bawić, kurde. Ja na jakie tak nie mam przeładowania. No to, że kurde w realnym świecie nie ma takich wyrzutni, jakie co kilka przycisków mają w magazynku. Chyba wsiadaj. Wyszedł, musimy zabić. Chciałoby się, nie? Ale no chciałoby się. Nie, ale przynajmniej problem jest. Wiem, nie ma ich. No nie ma. I to jest, no... Bardzo duży problem. Chciałem krzyczeć, chodźcie tu, ale mnie wyprzedziłeś. Taś, taś!
Ej, w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale wydaje mi się, że mam lepsze flow po tej przerwie. Bardzo możliwe. Wiesz co, ja od razu wysiadam, pierdolę. Tak? Dobra, to tak. Ja się zainspiruję. Lub odgapię, jak to woli. Dobra. Idziemy po kolejnego? No to chyba nie musiałam wysiadać. Chyba nie. I wiesz, że widziałem już jednego tam po drugiej stronie się teraz pił? Ok, to go. Go, go, Power Rangers. Jest! Strzelaj do niego! I pas, pierdziela nam, trzeba go gonić, już nie można wysiąść tak łatwo. Ty, nawet dwóch jest, kurde. No to trzeba wysiąść w takim razie, jak jest dwóch. Co ja polecam ci też wysiąść, a właśnie o tym mówię. Nice. Uratujesz mnie? No, za chwilkę. Dobra, podnoszę cię. Bo widzę, oni coś nie chcą. Chociaż kurde, nie zabijesz tego typu, co jedzie wokół nas? On tak dosyć blisko jedzie. Dobra, no już. O, trafiłem. Pierwszą nie trafiłem, drugą nie trafiłem, trzecią trafiłem. No idziemy z buta. A ja strzeliłam akurat jak już wybuchał, w sensie chwilę przed. Faję. No, no jednak to ja zabiłam, chłopak. No. I mi ja ciebie. Dalej mi kurde smuta, że mam karabin na 20 któryś poziom chyba. I to z questa, nie ze skrzynki. Tam. Na 17 poziom karabin. Chodź. Czajesz? To jeszcze otworzymy na koniec skrzynkę, jak bardzo chcę. Na 34 poziomie otwieramy. Tak. To jest plan. Bo to wtedy będzie level 2 razy wyższy. I wtedy musi polecić karabin jakiś dobry. Okej. No. Ale wiem, że będę dzisiaj otworzyć. Dam ci klucza. Nie, no dzisiaj nie. Chociaż pamiętam, że ostatnio nie chciał polecić ani jeden karabin. Tak. No właśnie. Dlatego dzisiaj polecam. Patrz, mówisz? Człowiek. Człowiek. Na 30 poziomie, kurde. No bo jak ktoś się drze. O, za tobą się drze. Jak to tak rzeczowo brzmi, człowiek na 30 poziomie? Chodźcie to trochę tu, chodźcie. Tak. Rzeczowo brzmi. Masz kryte, masz. Tyk. Pito sobie biorę. Ej, no, czuję, że może w końcu się nauczę w sensie strzelać lepiej. Może. Chłychły. Tak? No. No bo tu ja muszę samemu celować, no. Już mi nic nie pomaga. Czy to może ja też się powinnam uczyć? Ale nie, no bo ja się boję, że wypadnę strasznie jak... Mówisz? Tak. Nie chowaj się! I tak cię znajdę. Ale na mnie twardy przychod bije i nic mi nie pomaga. O, już go nie ma. Nie sądzę, że padnie na nasz otaków. To co się czepiasz? No bo ja się lubię czepiać, jestem Polakiem w końcu. Czekaj, jak się tam idzie? Gdzie się idzie? Do środka tam? No. Więc po co tam idziesz? Tu jest jeszcze quest do wzięcia gdzieś, a ty już. Byś chciała questa robić, no. Ja nie wiem. A tu kolejny laptop jest, zobacz, który ten nomeku chce powiększyć. I musimy mu zestaw naprawczy znaleźć. A teraz pytanie do ciebie, mam tego używać czy nie? Nie wiem, tak czy tak będzie mi przykro. No to się zdecyduj, no. Nie wiem, jak chcesz, no. No bu. Nie lubię cię. Naprawdę, jak chcesz. No to użyję, ech. Chyba się nie potrafi decydować. No to użyj. Bo tak to jest mi przykro, że mam mniej, a jak nie użyjesz, to będzie mi przykro, że przeze mnie masz mniej. No. Chyba, zrobiona. Można się oddać. Okay. Więc nie ma sytuacji dobrej. W tym przypadku. Ej. No teoretycznie tak. Jak działają te głupie miny? No mówię, no mi się wydaje, że ja rzut... Skąd ty masz miny? Ty je masz jako granat, czy jak? Tak. No musisz pokazać mi je. Chodź no, chodźmy ich zabij, najpierw mi pokażesz je. Chyba ja mało życia. Prądem bawi. No tu moja, najpierw trzeba wybić wszystkich. Potem mi pokażesz. A sobie tej apteczki małej użyłam, bo miałam. Tyk. Dobra, poka. Rzuć taką minę. Tylko nie na mnie. A, rzucić, dobra. A, no, no i tak, no to jest to celarze, jak przeciwnik to wejdzie, no to pewnie wybucha. A no to jak a strzelisz. Przeciwnik. No tak, tylko przeciwnik. Tylko, że no czekaj, ło, matko, nie to chciałam. Tylko, że no pewnie tobie do mnie to jest zadanie, jeśli będziesz zbyt blisko.
Tak, to chodź, odsuniemy się i spróbujemy strzelić. A no ja spróbuję z bliska, już nie działa. A. No się możesz też spróbować, bo może na twoje działa. Nie no, Rachel, not. No, to jest. Ale to nie, czy nam to daje damage'a, czy nie. Dobra, zbieram broń, no, XT. Jeśli chłopu nie wejdzie, no to mówię, to jest tak bardziej jak uciekasz przed kimś. Się wycofujesz, to wtedy spoko, ale tak? No to w sumie... Nie no, nie wiem, bo skoro... One nie wybuchają na nas, no nie wiem. No nie, wydaje mi się średnie to. Mówię, kurde, widzę jakby to było jakieś przejście. A nie wiem jak... A nie, dobra, to jest to przejście. Nie, jak tam do środka, kurde, wejść? Tylko. Ale ogólnie powiem ci, że no, zablokowałam sobie tam te poprzednie granaty i ich nie sprzedaję, nie? No jak, w sensie, jak coś to... Jak coś to masz w razie, bo... No. Wydaje mi się, że tutaj na dół musimy zejść, no. Musimy na dół zejść. Ogląd, i skrzyneczkę odbędą. No i tak. Super. To ta? O! A, jest takie gówno. Ale gówno. Będę na salu. Weź. Te pieniążki kurde, chomikować. Szkoda, że nie da się inwestować. Na jakieś na lokatę chociaż wsadzić? Inwestował, nic więcej w życiu nie robił, hehe. Pomnażać pieniążki trzeba. Trzeba, trzeba. O, jakiś spoczynkowy taran karabin, prawda, tutaj. Jezu, tutaj chłop do nas gada, ja go słucham, a co mi jakiś spoczynkowy taran? Ja się myślę, co? O jakim spoczynkowym taranie on gada? On coś powiedział takiego i nie zauważyłem? Kolej chodzi. Otóż nie tym razem. No naprawdę, oj, tak, tak miałem. O! Ło! Siedzi sobie. Jeszcze raz napis trouble. Na o, to. Nie działa, to przywal. O, Baron Flint. Co tam było? Pali, ale nie da się co? Nie da się zaciągnąć? Nie wiem, jak to tłumaczenie było zrobione. Gdzie on tam kurde siedzi? A tam siedzi. Dostał raz. Nie dostał wiem, raz, się trzeba ruszać. Przed kim? A, bo są. O kurwa, jaki gangbang. No ja na przykład nie żyję. A ten co nie zauważył. Leczę cię. Nie wal do mnie, proszę. Danke. Ty, spróbuję tam rzucić tą minę. To rzuć. Nie wiem, czy ona wybuchnie im. Też nie wiem. Ty to bardzo są no lepsze. ja czuję, że ta mina to jest no useless taka, że to jest bardziej ciekawostka. Jak ktoś chce się podniosł, nie zabijaj mi tego po lewej. Dobra. A co tam tego chodziło, dobra? No bo to jest badasa zabijałem twardego chłopa. Widzę w ogóle kolejny zestaw na pierwszy. I czy tam Flint strzela do nas kurde granatami? Nie wiem, ale chciałbym sobie w sumie zmienić ten, ale chyba nie mogę. Nie no, w walce nie zmieni granata, co ty? Gdzie on kurde tam łazi? Z pola widzenia by zniknął chłop. Tam gdzieś siedzi? Tak, on łazi tam daleko. Ty, jakiś Franz wylazł. No właśnie widzę. No to kurde ciężki kaliber i można napierdzielać, no. O kurde, Franz mi wydupił. O nie, nie żyje. Ten się walczy o życie. Tak. Ale spróbuję go zabić. Ja go zabiłem. Ej, o nie, to podnoszę. Teraz mnie ratuj. Jeszcze ratuję, no przecież, jedny. To może tak jakby... Brakło... Jakbym miał cię nie ratować. Brakowało mi jednego shota. Okej. Jednego shota? To z czego to było jednego? Znaczy no z SMG, ale dosłownie mi brakło amunicji na tak... Już miał tak ostatnio dogorywał już. Okej. Musiałam przeładować. No bo tam trzeba się zająć bossem. I mi go ukradłeś perfidnie. Nie daj się zabić, słuchaj. Jak na razie gdzie on polosł? No on u góry tutaj łazi ciągle. Kampi. No tyle, no ale... Właśnie przydałoby się wbić, bo ja mam wrażenie, że przeciwnicy się respią non-stop tutaj, wiesz? Dopóki go nie zabijamy, to przeciwnicy będą się respić, tak czuję. Ja dobra, wbijam na FC. O wiesz, on tu na dole siedzi, nie? Tak. I tak trochę damage ode mnie nie dostaje, mam wrażenie. Poniosłabyś mnie? Strzela do mnie, czekaj. Strzela do mnie, chyba nie wiem, czy dam radę. No za ścianą możesz się schować. Halo? O, dobra. No już, cię podnasz. Ja do niego strzelam cały czas. I mówię, masz mnie niż pół życia. A ja mam... O, teraz ja nie żyję. Wydaje nas... Nie mogę cię ponosić, jak on tak strzela.
Już. Za sobą masz chłopa. Zabierz go? Bo mało życia, za sobą. Nie wiem, może mnie podnieść. Jeden chłop na wprost stoi do ciebie. Nie wiem, w którym... Mam ciemno przed oczami. O, shotgun. Zabiłam flinta, trochę, wiesz co, no... Trochę szacunku. Co zrobiłaś? Co? Co zrobiłaś, powiedziałaś? Biłam flinta i prawie... Nie wiem, czy go zabiłam, czy go prawie zabiłam. Ale chyba go zabiłam, nie wiem. Nie, no ja go zabiłam, bo jakbyś zabiła, to... To by się podniosła. Ale właśnie nie zakotowałam, czy ja się podniosłam i zginęłam od kogoś innego, czy ten, ale... Nie no, ja go z shotguna zabiłem. W każdym razie ładnie mi szło, więc proszę trochę szacunku. No dobrze, niech ci będzie. I skrzyneczka się wysunęła. Pomogłam ci. Ostatni fragment, znajdź odpowiedzi. Pani Commandant Steel. O, no super. Ty mają klucz, kurde. Na co by opuścili planetę, pójdę wam na rękę, aha. No to niemiło. Ty, ale to w takim razie co, tanisz nas oszukała? Albo ona nas oszukuje, albo ta jest nas oszukała. No bo powiedziała, że no już mają kompletny klucz i no... Wykorzystała nas ktoś, nie wiem kto, ale ktoś tak. Może ona nas wykorzystała? Właśnie nie wiem. Ty, no ale przecież my zbieraliśmy te fragmenty, tak? Ona mogła nas wykorzystać. Coś śmierdzi tu. Brygada Międzygwiazdna, ooo. A to Makusa 1200. O, czyli widzę grubo się zaczyna. Wiesz co ci powiem? No. Ej, ty Daftus jesteś tam. No ja ci powiem, że chyba zejścia nie ma na dostan, więc chyba trzeba skoczyć. Oj. Bo nie, bo pamiętasz gdzie ta winda była? Nie. A tu była, o, dobra, mam windę, działa, ona chyba działa. Ja i orientacja w terenie. No, czego ty oczekujesz? Ale działa. O, wyłączyli echo. Wyłączyli komunikatory, niedobrze. Can you see me? Jesteśmy ślepi, przyjacielu. Nasza okazja ucieka, niedobrze. 200 lat, co? O, niedobrze. Dlatego nie może przepaść. To co, idziemy robić questy poboczne, nie? Jak ochoczo to powiedział, ojojoj. No dobra. Nie, w sensie, no bo teraz się... Ty, w ogóle to są te chłopy. W tej lance. No właśnie widzę. O, oni twardzi są, rypani. Oni nawet dosyć bardzo twardzi. Ty, inżyniera zabiliśmy, a wieżyczka dalej stoi. Co to ma znaczyć? Moje wieżyczki znikają, jakie padnę. Czuję się oszukany. I w ogóle punkta z radą, bo biłem i nie rozdałem. Ty, no właśnie, ja też sobie tak trochę nie rozdaję, nie? A widzisz, powinniśmy. Jakieś branie tu leży. Schowamy jeszcze i rozdamy, czy nie? Ja już oddałem tam w dół sobie zawsze w stronę windy po prostu. To chwila, to ja też sobie ten, to poczekaj minutkę. No ty troszkę opóźniona jesteś, że tak powiem. No bo nie chciałam ci tak zostawiać, nie? No to ile się rozdaje questa na chwilę, no chyba, że ty myślisz, kurde, w co rozdaj, to wtedy trochę dłużej. Ale ja nie trochę myślę, tylko myślę, no. Aha, tak po prostu. No bo ja maksuję sobie jednego, no to na czym mam myśleć, no? Brawo. Powiedz mi, na czym mam myśleć, skoro sam maksuję jednego? Wyjaśnisz mi? Nie wiem, na czym masz myśleć, biję tutaj typów. Ok, to też biję. Rzuciam im granata. Nagrając chyba średnio podziałał. To się mam wrażenie, że nie trafiłaś. Jak gdzieś tu mamy widzę, możemy sobie fujki wziąć, ale widzę fujki są na zewnątrz. Więc sadkę trzeba najpierw wyjść z tego przeklętego miejsca. A, ta już co buli. Szkoda szczępić, po prostu szkoda szczępić. Jak odjadę, to nie będę na ciebie czekał, słuchaj. Nie będę. Jak się stąd wychodzi? No trzeba było iść za mną, to byś wiedziała, no. Ja teraz jestem zupełnie z innej strony. No ja wiem trafiłam. Właśnie. Wo! Nie, nie trafiłaś, ja jesteś totalnie na środku. I chyba w tym momencie do windy weszłaś, tam skąd wyszliśmy.
Nie skoczę tędy, nie ma szans. Ej no, teraz to jest mi przykro, zgubiłam się. A, tu było jeszcze jedno wejście. O. Nawet nie ma stąd wyjść. Chodź ode mnie. Nie umiem. No przede wszystkim wyjść z podziemi, słuchaj, jest tylko jedno wyjście. No ja. No chyba, że kretem, ja to się potrafisz kopać, no to wtedy... Chciałabym. To jest moje marzenie. To jest moje wewnętrzne zwierzę. Kret, powiadasz? No gdzie ty tak. Już idziesz? Jest ślepy, głupi i kopie dziury. I tam na opis ciebie. No to bo w sumie ślepy też się zgadza. A, wejdziemy kłódę główne robić. Kłódę poboczne, zrobimy kłódę po skończeniu fabuły. Bo w ogóle ciekawostka, widzowie. Teraz już nie będziemy dostawiać żadnych nowych questów pobocznych. Żadnych, to jest full fabuła została do końca teoretycznie. Więc chyba, no, żeby nie przyjść tego momentu, będziemy wprawdę kłódę fabulajki robić. I trzeba jego chłopno zganić. Po co nie psuć? Nie. Już nas przestał ganić. No właśnie. Ty, w ogóle to tutaj to jest symbole, ich się to są sztandary. No. Kurde, grubo się zaczyna robić. Widać, że podobny, że porządne chłopy, tak podobne, porządne. Porządne? Chłopy. To się na... No, zorganizowane no. Można, ja bym powiedział, a nie porządne. No i backdoor. Chodzimy do backdoora. Okej, okay. A nie backdoora? Nie wiem. Backdoor. No jakaś tajna ścieżka tutaj, ewidentnie. Jakieś amunicji troszkę. Mi się ze mnie śmieje, że ja cebulę. No też to są lubisz. Czasami posebulić. Ale tylko czasami. Mówię, wiesz co mnie smuci? Dupsko, no. Że mi się teraz miejsce w plecaczku chyba skończy. Nie wiem. Ja się zaklinowałam. O, dobra, żyję. No mam 26 na 39. Lecyk. Tyka amunicja. Kurde, jakaś mnie szyja zaczęła boleć dziko. Jak w ogóle ta lokacja wygląda? Ty, arena jest na końcu. I co? Ja sobie minimapę naprawię już. Ty, jeden cel się nazywa znajdź odpowiedzi, nie? A, no już? Fajnie. Ale tak no dziko fajnie. Już. Prawie jak escape room, nie? Trochę. No, znajdź odpowiedzi. Kurde. Ja się będę bała. Tajemniczo tak brzmi to. Będę się bała, mówię ci. Nie wiem wszystkiego, bo już nawet mnie. Tam. A ciebie akurat tak. Ale poza tym to... Bara. Jaka zmiana w głosie od razu. Oj, jedny. Oj, redaktorko. Chyba tyk? Jakoś kurde. Łatwo idą. Idzie ten questik jak na razie. Znaczy to jest... Te mowy jakoś nie stanowią jakiegoś prawda wyzwania. Zbyt dużego. I w ogóle mowa za tobą. Wchodzą trochę we mnie. Mowa za tobą. Wchodzą we mnie, a ja się czuję niekomfortowo. Wiesz co jest piękne? Byłem się molestowana przez mrówki, no co jest piękne? Że ja mówię, że mowa za tobą, a ci nawet nie odwracasz. Odwróciłam się. Odwróciłeś się? No dobrze. Modyfikator nawet klasy. Dla mnie. Nawet strzelałam do niej. I karabinek. Ale słaby. Gówniane to wszystko. Zarypał karabina. Nowy karabin tylko, był i mod dla klasy, to była SKR. No mod to okej, okay, ale jak już bierzesz mod, to byś się podzielił karabinem, no. No to ci dam później, jak będziesz chciała. Nie no, już dobra, już... Ty co to kurde za mocny zatyłwacz pajęczych mrówek? To się świeci coś. Wiem, a jak ja mu z kwasu strzelę, to co się stanie? Tak to chyba nie za wiele mu robisz. Tak? No tak obstawiam. Cele ja do niego rakietami walę i on tak trochę niezbyt. Ja czuję prawda atakowany. O, ale widzę w dupsko dostał shota i padł. To jednak rakiety nie zawsze są skuteczne, jak widać. Nie powiem ci, rakiety mi się kończą. Zostały mi tylko 24. O nie. Najgorzej. No. A mnie niestety rakiet ciężko znaleźć. Kurde. Ale chyba sklepik zaraz będzie, widzę po minimapie. Git. Chyba cyk. Ty dwie skrzynki z bronią. O kurde. Jakieś gówniane shotgun, jakieś to są dwie. Ty to wejdź jedną skrzynkę, ja wezmę drugą. Okej. Okay. A zaraz w tej drugiej bogactwa w ogóle.
Albo nie, Gdańska. Ach. No zobacz, fajna jakaś? Karabin ich. Poka go. Ten karabin w sumie to ma 111 damage'a. Poka tego karabina. Chyba no, nie, on się niestety ładuje. O kurde. Ty, fajne się wydaje. Widziałaś to? Czekaj. Nie, ale czekaj. Nie, ale czekaj. Rozumiem. Dobra, to ty tam się ogarnie, ja też się sprzedam. Dobra, co by zakupuję, to też na jeszcze, jeszcze dodatkowe miejsca w plecaczku, no nie? Pójdę, sprzedałem to, co nie chciałem. Trzeba do safe pójść. Bo akurat broni radiańskich sprzedawać, no nie chcę. Jakby nie patrzeć, to jest słabe. I czy jest ulepszenie miejsca w plecaku? Tego też nie chcę, tego też nie chcę. Nie wiem, czy używać dalej tego kwasowego, czy jednak przejść na płonący, bo nie wiem, czy ten kwas ma sens, ale no chyba ma, skoro występuje, nie? Musisz sama zdecydować. A w grę widzisz moją bańkę? Widzisz? Widzisz? Tak. To pajak strzela. Zarąbiście. No, śmieszne. Bo mam wrażenie, że to ma jakiś blue i mały zasięg, bo mam wrażenie, jakby to... A nie, po prostu tutaj... Ty, czaj, że te, w ten dym da się strzelić i się pociąg na tym zatrzymuje. Nic. No, ten... Śmiechowo. Dobra, to sobie jeszcze amunicję, no i sobie mam folię. Chyba trzeba iść na rękę, słuchaj. No dobra, to chodź. Wbijamy? No, wbijamy, no a co? Go, go, Power ciekawe, Rangers! Ciekawe, z czym będziemy się bić. Taka walka Stanis, dzień dobry. O! Chyba to kontener był. O kurde. O, nie wolno, to za ciekawy. Ta ręka w ogóle przypomina tą, gdzie, ty, się, ale gdzie się byliśmy z kimś. No. Wiesz co, nie wiem, no ale było... Znaczy, ty, ja kto, kto w tej góry? Ty, tam ktoś stał u góry. Nie wiem, czy widziałeś. Nie wiem, kto tam, ale ktoś stał. IDK. O, idą. Straż Królewska Lancy. O kurwa. Ja nie chyba też mają bronię radiańską, jak tak widzę. O, MacCloud, kurde. Okay. Dobra, kurde, trzeba od boku ich zajść. Dobra, jeden padł. Wow. Nie, ten MacCloud. MacCloud stoi z tyłu, bije MacClouda jak coś. Oj. Chodź. Mało życia. Wolałem na tego MacClouda, ja bo on też ma bronię radiańską. Podniesz jeszcze? Nie wiem. Na razie nie widzę nikogo. Jest po prawej. Po prawej twoje jest, chłop. A się chowa za barykadami. Na minimapę też patrzę tak to. Dobra, jako, czy... już widzę. Czy nie ma minimapy w sumie, jak się umiera? Bo w sumie nawet nie zwróciłem uwagi na to. Mam chyba, ale wiesz co? I tak był tak schowany, że... O. No tak. Weź, umrzej. Weź to nie było do ciebie. Teraz. To nie było do ciebie. To nie było do ciebie. Właśnie zabrzmiało, jakby to do mnie było. Dawid! Dawid! Ogar! Właśnie to tak to zabrzmiało, jakby do mnie było ostatnio. Dobra, co w ogóle MacCloud wydopił? Działo wydopił jadiańskie. A ja się kurde zamieniam w kolekcjonera działa jadiańskich. Wiesz co? Jesteś niemiły. Ale ty byś nawet nie używała czegoś takiego, czuję. Skąd wiesz? No bo kurde, tutaj nie ma reloada. W sensie tutaj... Trzeba czekać, aż się amunicja zageneruje. I to boli. Nie, wejdziesz? Tylko cię. Boję się. Czy jeszcze co bolisz? Boję się. Wyjdziemy. No dobra. I w sumie te działa radiańskie mam wrażenie są takie kupowate. Chyba sobie wezmę ten karabin stary. Bo choć działa radiańskie mają też tam pełno, że one w lui wolno lecą. Pociski z nich. Tak strasznie wolno. Nie oczaję. A jaki kolor tu jest amunicji? Ale niestety fioletowe. Myślałem, że już pomarańczowe będą. Wiesz co, ja się zastanawiam, czy sobie nie kupić jakieś apteczki. Szczerze, jak ja widzę, ile my mamy życia, a ile te apteczki odnawiają, tak trochę... Ale styl, czasami się przydaje, żeby się po prostu tak, o wiesz, trochę ogarnąć, żeby nie zdechnąć. No tak, i kurde... Wyszłaś w takie miejsce, że może do ciebie wieżyka strzelać, więc brawo. Żyjesz jeszcze? I tak się zamilkłaś? Tak. Krzyczysz na mnie! Jeju! Krzyku, krzyku. Ten co mnie... Zasłaniasz mi przeciwników! Co to takie silne jest?
No właśnie nie, ta wieżyczka jest... Ta wieżyczka albo w nią nie trafiamy, albo jest tu głośno ta wieżyczka. Nie, ja mówię o inżynierze Lance. No bo ma wysoki wysoki poziom. Dobra. Wiesz co, ja tą kłydę podbijam na blisko. No ta wieżyczka w sumie... A wieżyczkę dopiero teraz strzelam. Okej. Okay. Jakie ty krzyki wydajesz z siebie. No o, teraz sobie tutaj widzę, mogę wycebulić skrzynkę, prawda? No co mamy? Snajperkę. Wszystko kijowe, to ty sobie cebul. Pozwolę ci. To ja tutaj wieżyczki strzelam, a ty cebulisz? Tak. Jest kolejny klaptop na ratunek. Już umawialiśmy się na odwrót. Ja cebulę. Ty cebulisz? Ja. Nic nie ma, nie ma. Jak tam kiedy przejść? A tu są schodki. Schodku, schodku. Czyli wiesz co? Czyli jednak to na bugu mi się zwiększyło te EQ. Bo teraz, nie, teraz dostaliśmy kolejnego questa na zwiększenie ekwipunku. Nie? No. A ja dostałem już oczywa, że fully loaded, który jest pewnie za... Ma maksymalną ilość slotów. Achievementa. Och. No to bez sensu. No raczej kolejnego powiększania nie będę używał. Bo się czuję, może postać no. było zbugować. Taki. Jak użyję sobie. Przynajmniej wiemy co i jak. I już mi jest trochę mniej przykro. Ech. A też i tak jest mi przykro, bo jak ktoś ma farta mieć, to ty. Zawsze. Cebulu, cebulu. Gdzie ten zestaw naprawczy? Na dole? Na dole. Kurde. We need to go deeper. Ty, jaka furka tutaj stoi, zoba. Jakie furki fajne. Opancerzone. Może mu ukraść taką? Raczej nie, niestety. Wziąłeś chwilę przede mną, no. Ukradł mi nawet to i tak do questa tylko, no. Ale wszystko mi zabierzesz. To się nazywa zemsta, słuchaj. Za co? A za to, że wszystko ty wcześniej cebuliłeś, to teraz wszystko ja cebulę. A ty cebulałeś od początku takie rzeczy. No w ogóle to jest smutna sprawa, bo zabrał się tak laptopów tu zabili, a tylko jeden został. Właśnie. Oj, przepraszam. No i dostanę sobie to ulepszenie. Bo pamiętaj, żeby ulepszenia użyć. Żebyś nie sprzedała. No już, przecież nie sprzedałam żadnego. Otwiera nam pokój, Claptrap. Open! Open! Co tam będzie? Skrzyneczka jest. Proszę bardzo. Prawda, snajpa jakaś, no. A, snajpa. Zemsta jest twoja. Biorę sobie ten pistolet, ty bierzesz resztę. Wiesz co? Właśnie ja wezmę sobie, na pewno ten chcę. Ja mam w ogóle resztę, więc okej. Okay. A poczekaj za chwilkę, poczekaj. No ja sobie wezmę to SMG, ja to sobie z tego moda. A ten ma 122. No to totalnie zamieniam, jeszcze ten ma celownik. Nie ma co. Co miałam sobie wziąć? Nie, że bo jest jeszcze druga skrzynka na dole, z czego jedno sobie zarypałem, drugie sobie zostaw. Znaczy drugie sobie weź, o. No. No tamto drugie to było SMG, które zarypałem, ale bez żywioła, bez niczego. Okej. Okay. Więc chyba mogłem sobie wziąć. Ej, czekaj, bo I'm confused. I see. A ja się trochę gubię. Ok. Tu jest wymagany poziomik. Dobra. I okay. Jadymy. Pany. Gdzie ja poszłam? Nie wiem, powiem ci, trochę labirynt jest to pomieszczenie. Idziesz tutaj do mnie? Nie, idziesz. Ja chyba kółko robię. Nie, właśnie dobrze, poszłeś za mną. Okej. Ale powiem ci, że ja też się tak trochę zacząłem gubić w ten moment. Ja tu przez wszystkie zrobiłem, więc nie zanim ci przyszłaś jeszcze. To już okej. Bo punktu nie dostaliśmy, nie? Pytanie jeszcze jest, nope, nie dostaliśmy. O, zapalający artefakt. Kurde. Siema no kolano, ładna jesteś, babo. Kurde, wiecie co wam powiem, widzowie? Szkoda, że tak późno jest, bo tak to byśmy nagrali sobie, myślę, kurde GK do końca już vlogu, takim, żeby sobie nie robić przerwy w fabule. Ojej, nie ma szans. No nie ma szans niestety. Bo dzisiaj ale wiecie co ja wam powiem? Potrzebował dużo spanka po prostu. Ale wiecie co ja wam powiem? Niestety. Że to jest kurde koniec odcinka, mam 33 minuty kurde na liczniku. A
A ty się tam walisz jeszcze. To ty się tam wal, a ja się pożegnam. Razem stanisz. Więc co widzowie, mam nadzieję, że się kurde podobało. Jak tak, to zostawcie ten do domu. Łapkę w górę, napiszcie komentarz. Zostawcie suba na kanale, koniecznie z dzwonkiem. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku albo na streamku. I trzymajcie za mnie kciuki. O, umarłam. Pa, pa.